dzwonić. O, to jest przyjacielu. Czym mogę pohandlować? O, to proszę bardzo, na lewo mogę sprzedać. Tam w tym roku tą górę żeśmy na przykład nie robili. W tym roku
jak widzicie, sami idzie dobrze. Ino tylko blokadę załączyć na takim skosie i można robić. Szkoda, że tego na kamerach ludziska nie widać, bo akurat chyba zaczynamy dzisiaj od najgorszego, bo praktycznie sami dobrze widzicie, że tamto to takie ciemne, to dzisiejsze przejazdy. Ja od razu jak sobie przyjechaliśmy, to zacząłem, więc dooraliśmy. Zrobimy najgorsze i będziemy sobie cisnąć. Tu naprawdę bardzo fajnie już to wygląda. To z góry bardzo serdecznie chciałem was przeprosić, wariaty, za to, jak wyglądała ta zima na tym kanale. Niestety no nie było gdzie, nie było co nagrywać. Wiadomo, można by było jechać i jakieś duperele nagrywać, ale po co to komu? Ja pewnie większość z was by chciało takie vlogi, ale tak jakoś, jak człowiek ma głównie dwa kanały, wręcz trzy, ten jeden, no to już nie mówmy o tym może, ale ten kanał z grami, wiecie, okres zimowy, no chciałem nadrobić dla was, bo nie wiem, jak będzie wyglądał ten okres wiosenny. Wiecie, jak to jest, jak się w Mokrzynie zacznie. Wczoraj, o dziwo, wróciliśmy, nagraliśmy od zera, więc było dobrze, ale oraliśmy od południa. Zobaczymy, jak to będzie po całym dniu, jak to będzie z czasem, z przygotowaniem serwerów i w ogóle. Więc póki co będziemy jakoś to w miarę ogarniać. Nawet jeżeli kilka dni nic nie będzie, to nic się nie stanie. Ważne, żeby robotę ogarnąć, póki jest pogoda, wyspać się, mieć siły na całe dnie i działać. Kurde, szkoda, że no mówię, akurat nie trafiło to na czwórkę, bo ja łatwiej o wiele miałbym ten sub sobie obrobić. Ale w rąku wie, co robi. Generalnie co się pozmieniało? Szczerze, wizualnie zmienił się najbardziej gwizdek. Jeżeli nie ma ktoś z was Instagrama jeszcze mojego lub Snaba, to bardzo serdecznie zapraszam. Kto ma Instagrama, Mafia Solec Official, to już pewnie widział, jak wygląda gwizdek, bo ostatnio sobie wrzuciłem, nie wiem, kiedy ten vlog wyjdzie. I naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Nowe błotniki, maska opmalowana, zrobiona tak jak trzeba. Do tego fajnie filtr wywalony. Mega potężnie wygląda ten ciągnik. Powiem wam, może z czasem, z roku na rok będziemy tak właśnie ogarniać te ciągniki, bo całkiem inaczej, jak się do niego wejdzie. Ja się cieszę, że będę bronował, bo naprawdę będzie to bardzo fajnie wyglądało. Jak nie ten ciągnik. Jeziorka dosyć często spotykane u nas. No mamy trochę dorki, nie ma co ukrywać, nawet nie chce mi się tego liczyć. Ale myślę, że trójka i 2.0 mogą być. Bo do tego wszystkiego troszeczkę dojdzie. Słuchajcie, ja sobie troszeczkę na uchylne zrobię. I no trzeba uważać. Dobra, weźmiemy. Szkoda mi po tych dziurach. Jednak chłopaki, jak mają kółko, to mają łatwiej troszeczkę z takimi kółkami gdzieś tu po dziurach. Ja muszę troszeczkę wolniej. Niestety zawieszany to mi się buja. Szkoda, żeby mi się to złamało. Generalnie na zima. Może nie nazywajmy tego tak, bo w kalendarzu można to jedynie powiedzieć, że Polska przeszła na, że tak powiem, na dwie pory roku. Jest to lato i jest to, można powiedzieć, że wiosna, bo jesień wyglądała jak wiosna, zima wyglądała jak wiosna, a wiosna zaczyna się powoli robić jak lato. Więc to akurat prawda. Dobra, tu Piotrusia puścimy, bo już sobie zawinął. O, tu dzisiaj łąki mamy wek. Po łąkach nie wiem, gdzie będziemy cisnąć. Może poligon, w zależności, która to będzie godzina. Bo to też, jak już gdzieś jechać, to już warto by było. Miarę to skończyć. O, tu taki piasek trochę.
sobie usiedliśmy po pracy, pogadaliśmy. Wszystkie te bagienka, nie bagienka, w miarę powysychały. Przez takie pasy przejeżdżaliśmy i powiem wam, że szczerze na luzie. Gliny, nie gliny, wszystko idzie, wiadomo. Później będzie przekichane w bronowaniu, bo to się wyorywują takie bryły, że szkoda gadać. Większe niż skiby. I to wiadomo, dostanie słońca, no to będzie słabo, ale orka też musi odleżeć przed tymi siewami. Generalnie zboża zimowe, powiem wam szczerze, że fajnie wytrzymały. Gdzieś tam może, wiadomo, przyszłaby ta zima, to całkiem inaczej by wyglądało. Tak to gdzieś te zboża nie wiedziały, jak mają, czy mają rosnąć, czy mają zatrzymać tą wegetację. I to tak średnio u nas bardzo dużo na jesień padało, bo wszystko było mokre siane, terminy goniły. No szału nie ma generalnie w porównaniu do poprzedniego sezonu i do zbóż zimy. Moim zdaniem wyglądało to o wiele lepiej. W tym roku już tak nie jest rewelacyjnie. Ale no to zobaczymy, co to jeszcze pokaże. Nawozy już poszły, to wszystko już to potrzebowało. Więc teraz naprawdę przy takich pogodach, gdzie ma dojść do ponad 20 paru stopni, u mnie na przykład wczoraj tata wysyłał mi zdjęcia, było 32 stopnie na termometrze, gdzie mamy 17-18 marca gdzieś. No to prostujemy i kończymy ten zagon. No przez górki i dołki niestety to wychodziły takie jęzory, ale tu nic niestety na takim terenie nie zrobi. Pustki przede mną, jak sami widzicie, pustki praktycznie na drogach, pustki na półkach. Hashtag zostaje w domu. A niestety, na to w polu nie wybiera, w rolnictwie krowie się nie powie zostać w obozie i nie jedz, bo my też jemy. Ale na wsiach to już myślę, że ten cały corona time będzie mniejszy niż na pewno w miastach. Ludzie na wsi, to jak patrzą, siedzą więcej troszeczkę jednak w domu lub gdzieś tam po swoim gospodarstwie się obracają. No ciężkie chwile przyszły, no co tu powiedzieć dużo. Nie będę wam też nawijał, bo sam chwilę chciałem posłuchać radia, to się nie da. Puszczą dwie piosenki i cały czas o tym gadają. No ale niestety trzeba, tak? Niestety trzeba o tym gadać. I tyle, ja was tu nie będę tym oczywiście zanudzał. Się jakoś bardzo boję, no szczerze ciężko powiedzieć, to wszystko jest nakręcone przez media, przez internet, przez to wszystko, choć patrząc na to, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale na świecie, najbardziej we Włoszech jest się czego bać, choć Polska naprawdę mogę być wreszcie dumny, że tak powiem, z tego wszystkiego, co zaszło, jak nasze władze państwa postąpiły. Jak wszystko zostało pozamykane. Póki orka w Mokrzynie, to nie będzie 18 osób, a nie będzie. Lub akcje zbiorowe nie ogłoszą w radiu, że mogą być tylko 3 osoby. No to będę się cieszył, tak? Więc póki co, mam nadzieję, że przez czas orek i przez okres wiosny w Okrzynie jakoś ten wirus powoli będzie odpuszczał też te temperatury. Jedni mówią, że to coś daje, drudzy mówią, że nie. Pożyjemy, zobaczymy. Można tak powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy. I miejmy nadzieję, że pożyjemy. Fajnie wyszło, jeździmy sobie tylko w trójeczkę. Bronek tam już ogarnia. Miał taki malutki akurat zagon, który był właśnie po to, aby wyrobić ten krótki jezior, który widzicie za mną. I później już przejeżdżamy sobie na taki naprawdę bardzo króciutki moment. Tam będzie mały zagon i później już lecimy na takim naprawdę sporym
A co to się tam stanęło? Czekajcie, ja tu muszę cofnąć. Nie muszę, ja muszę podnieść. Teraz sobie ogólnie myślę, że chyba cofnę. Bo Przemek tu naprawdę dołożę dużo. Tylko że kurczę, przy mnie też on sporo machnie. Suma sumarum dał radę. Teraz powoli może ruszać z uprawami.
nas jak każdy wiedzie później do roboty, to będziemy cisnąć. Rybkim semej na skarajniaka. Tu już mamy skończone, także później po tym wiadomo na koniec nie jeździć, chłopaki już wykańczają na sprzingle i na zjadzie. Jak sobie tam to ogarniemy. Teraz praktycznie
kurde, nie wiem jak, ale ja już chyba za promkiem będę mógł na raz robić. Musiała orać większość
jedną stroną.
warsztaty chyba obratunki robią. Gdzieś na jakichś targach widziałem chyba. Ale zaciągnęło długa, nie? Gdzieś widziałem, chyba takie żółte robią teraz obratówki. Jestem ciekawy, jak one się spisują. Jak ktoś ma, dajcie znać, jestem mega ciekawy. Siemano, siemano, dzisiaj dzień drugi. Niestety wczoraj padła mi kamera i nie udało się skończyć. No dzisiaj pogoda no nie wypaliła, taka jaka miała być. Niestety zaczęło padać. Kolejne pula. Gdzie kurwa jest? Gdzie jest niestety dużo gliny i się tańcuje. Gdzie? Do przodu nie jedzie, bo nie wyjedzie. Jest trochę wyrabiany, akurat jesteśmy na takich małych kawałkach dzisiaj. I więcej cofania, więc ja roboty będę miał co niemiara. Ale ściąga to dzisiaj. Dobra, wyrównujemy. Dzisiaj takie zadanie. Coś mniej wytrzymała mi ta kamera niż w tamtym roku, mało co ponagrywałem. Aż tu jestem trochę w szoku. Ale no nic. Szkoda, że to nie wytrzymało, bo wczoraj już naprawdę mega fajnie się urało. A tu kurde. Siąpi sobie, może nie pada jakoś mocno, ale po prostu siąpi. Jak wczoraj nie było żadnej topy. Tego dzisiaj Piotrkowi udało się wpaść. Pan Bogdan czyści Lubin i niedługo też powinien do nas dojechać. O! Chwila, moment i będę miał wyrównane. Są to pola, co w tamtym roku raliśmy gnojowice. W tym roku chyba też będzie. Jakiś temat był. Kurna. Drzwi otworzę, to mi cieknie. Jak zamknę, to za gorąco. Ten gwizdek i nadaje. Dosyć fajnie pług sobie ustawiłem. Niestety ja muszę zawsze mam tą męczarnię, jeśli chodzi o czwórkę. Że muszę niestety, ale na wyjazdy, na polu muszę sobie na śrubie popuścić. Zobaczcie sami, jak niewysoko go mogę podnieść. A na czas jazdy muszę niestety, ale skręcić trochę śrubę. Jak coś, to Przemek tu nie jedź, nie? Podniesiemy i dalej.
Radio. Wracając gdzieś będziecie mieli, myślę, że kilka dni wcześniej będziecie mieli
takim samego dźwięku tutaj z kabiny nagramy. Raczej teraz tyle roboty, że nie będę miał kiedy wam to wydać. Cześć Wrączek, cześć. O, będziemy pili. Ogólnie dzisiaj Piotruś ora troszkę innym ZTS-em oraz swoim. Jego uległ lekkiej awarii, przyjechał swoim potestować, bo to Piotrusia zimowy projekt. Pierwszy raz w ogóle na polskich polach ten ZTS pracuje. Będzie do sprzedania, więc pewnie damy wam znać. Piotrek przez całą zimę rozebrał go do cna, zrobił wszystko od samego początku o podstaw. Młody, daj mu iść na górę. Więc jak zawsze Piotrek złota rączka. Fajnie wygląda. Powiem wam, że jeszcze taki jeden ZTS mokrzy nie by nam się przydał. Muszę otworzyć, jest teraz tak gorąco, że to nie idę wytrzymać. Ten jest na wąższych oponach. Tak to wszystko praktycznie i ten patent. Też oczywiście Piotrek dlatego go wziął, żeby sprawdzić jak to wszystko chodzi. Akurat się nadarzyła okazja. I login. Może gdzieś go tu z bliska będziecie widzieć. Choć wprawdzie jest tam za górką, to teraz na chwilę czasu na pewno nie będziemy obok siebie jeździć. Ale może na poprzednich ujęciach go widzieliście i zauważyliście. Szczerze nie wiem co tu. Czy przejeżdżamy, czy... Dobra. Gdzieś tam później się włączę.
Nie wiem jak z baterią, bo kurczę, wczoraj dosyć późno wróciliśmy, bo jeszcze żeśmy lemiesze zmieniali u pana Bogdana w pługu, bo woleliśmy to zrobić po orkach niż przyjechać specjalnie wcześniej rano. Bo wczoraj późno zjechałem, zanim się ogarnąłem, coś zjadłem, zgrałem materiał z GoPro, jeszcze skleiłem na szybkości dla was vloga, wyrenderowałem odcinek jeszcze na konto właśnie z grami i specjalnie rano jeszcze wcześniej godzinę wstałem, żeby ogarnąć miniaturki, przygotować filmy i wydać, dlatego ten jeden z vlogów, bardziej można powiedzieć materiał, bo vlogiem to nie było, bo sobie nie pogadaliśmy nic, ale chciałem, wiecie, nie ma czasu, więc dobrze, że takie coś padło, a widziałem, że w ciągu 2 godzin jakieś tam wyświetlenia to ma, więc od czasu do czasu fajnie sobie zobaczyć takie coś bez zbędnego gadania, posłuchać silnika, naprawdę dosyć fajnie to wyglądało, byłem w szoku, że wieszając kamerkę tutaj objęło właśnie to tak wszystko ładnie, pięknie, dlatego też dzisiaj wracając nagram wam prawdopodobnie przejazd przez miasto i w ogóle, więc będzie spoko. No, tu jeszcze robię ostatni przejazd i wjeżdżam już na ten zagon, bo tu coraz gorzej będzie mi się orało, lepiej z górki tą chwilę poorać. Nie wiem, ale chyba tu 4 orałem w poprzednim roku, więc powinienem dać radę. No i niestety wczoraj już byłem tak zmęczony, że zapomniałem totalnie. Wziąłem, zgrałem ten materiał, to się renderowało, zacząłem wrzucać i poszedłem spać. I zapomniałem kamery naładować, ale całe szczęście też wstawałem wcześniej przed pracą, więc jeszcze na tą godzinę ją podłączyłem, także ona to ma dopiero 1,5 roku ta kamera, więc mam nadzieję, że coś tam w miarę się nagrało. No i też generalnie wrzuciłem ten film, jest teraz może 3 godziny od publikacji i czytałem wasze komentarze i było kilka, że czy będą godzinne vlogi z orki. Wiem, że to albo będzie vlog numer 3, ale chyba włączę, to wiecie co, chyba powycinam i włączę. I ogólnie z dzisiejszy dzień zamknie mi pierwszego vloga dla was. Nie wiem, czy to będzie godzina, czy nie, ale pytaliście właśnie o godzinne vlogi. Więc nie wiem, może tego pierwszego postaram się zrobić jak najdłuższego. Może jeszcze zagadam o materiał do presa. Może by mi podesłał coś na vloga. Za wiele ujęć to nie ma. Ciekawe, czy będzie w ogóle robił film, może będzie całą dogrywał wiosnę. Więc zapytam, może mi podeśle ujęcia właśnie na vloga. Więc zrobiłbym takiego jednego konkretnego. Teraz się wepnę prony, nagrałbym tutaj pron, a za jakiś czas wiadomo będziemy orać pod gryki, nie gryki, będziemy orać chyba po kukurydzy, bo to prawdopodobnie to nasz kawałek będzie. Więc by było spoko. O, Piotruś, jak widzicie, robi tym nowym ZPS-em, dzień drugi i naprawdę chyba nie narzeka. Dosyć fajnie mu to idzie, z daleka może nie widać dużej różnicy. Jak się stanie przed nim, no to tak, czy z tyłu, no bo te opony naprawdę robią efekt, ale zapierdziela. Naprawdę Piotrek wszystkich, nawet i worce przegania. Jakby tą radę, to by dublował. No i na drodze idzie 40, 47 na godzinę. Więc naprawdę, maszyna igła, jak będzie sprzedawał, na pewno dam znać. Może ktoś się skusi. Myślę, że naprawdę ciągnik godny polecenia, zresztą sami dobrze wiecie, ile ludzi do nas przywozi ciągniki na warsztat do roboty. Nawet teraz stoi ciągnik jeden do pracy. Mimo że wiedzą, że teraz nie damy rady tego robić, ale każą, żeby na spokojnie był robiony, by był. Naprawdę u nas spokojnie tak mało ludzi się zajmuje i tak się zna codziennie. Mimo że teraz jest wirus i w ogóle, ale ciągle ktoś do nas przyjeżdża, coś się podpytać i w ogóle, no pan Bogdan i Piotrek no mechanikę mają. Nawet powiedzieć można w tym małym pazoksiu, bo w jednym palcu to za duże określenie. Za małe, przepraszam, określenie. Wiedzą totalnie o tych ciągnikach wszystko, a że u nas, nie wiem jak, no wiadomo, gdzieś tam jeżdżę po okolicach u tych naszych rolników, widzę, jest sporo nowego sprzętu. Tak u nas tu w okolicach jest naprawdę mało rolników, którzy mają nowy sprzęt, o to mi bardziej chodzi. Większość to właśnie stare ciągniki, gdzie mogą sobie
tak powiem, samemu zrobić. Nie wiem, czy gadałem o tym w dniu poprzednim, czy też nie, ale ogólnie z dnia na dzień jest coraz gorzej. Chcą zamykać wszystko. Teraz na przykład jadąc na zakupy, jeszcze nie byłem, mniej więcej widziałem i jeszcze więcej słyszałem o tym, że do Biedronki rano wpuszczają może z 50 osób, a od tam godziny koło południa wchodzi tylko po 5 osób. Także naprawdę masakra. Ja wam szczerze powiem, no, mam tam większość rzeczy od siebie przywiezionych, tak jak wiecie, ze świniaka, wyrobów i w ogóle. Wcześniej też sobie tam nakupowałem jakieś takie, wiadomo, picie, czy tam słodycze, jakieś batony, a wiadomo, po jakieś tam wino zapiekanki rano tylko wjeżdżam do takiego sklepu, gdzie mniej więcej ruchu nie ma dużego. Wiecie co, ja tu wyrównam, bo po co to my mamy tak zjeżdżać. Tak to tylko niepotrzebnie nas wyciąga, a tak to nawet blokada mi się tu nie załączyła. Więc to po prostu muszę, bo we Francji słyszałem, że grubo, bo zamykają wszystkie sklepy, ale do tego chcę się odwołać, że wiecie, no stare ciągniki, części, nie części, to wszystko do pracy. A najlepsze jest to, że nie wiem czy na pewno, ale słyszałem, że chcą nam sklep zamknąć z częściami. No to by była tragedia w trakcie wiosny, bo teraz zamawiałem coś przez internet, trzeba czekać sobie ze 2-3 dni gdzieś. Nawet jak tam szybko będziemy to chcieli, no to max 2. Tutaj na przykład ZTS nam potrzebowało pompy wtryskowej, na drugi dzień już była pompa, tak? Więc no tak dobrze i niedobrze, to dzieje się coraz gorzej. Powiem tylko tyle, niestety no w rolnictwie od ziemi nie odmówi, że się jej nie zora, a krowi nie odmówi, że się ją nakarmi. Bo też już sporo tych postów tam widziałem na temat, co się stanie, gdy rolnik będzie objęty kwarantanną. No, jeżeli jest objęty kwarantanną, to jeszcze pół biedy, powiem tak, bo gdzieś tam wiadomo, po podwórku swoim i w ogóle może chodzić, tego mu nie zabronią. Wiadomo, gorzej mają miastowi, że tak powiem, bo tam nie mogą żyć się domu. Tutaj właśnie rolnik jeszcze jest w stanie, jeżeli nie ma tam wiadomo jakiejś gorączki, nie jest umierający, to jeszcze jest w stanie to ogarnąć. Gdzieś tam też w wiadomościach jakiś czas temu słyszałem, że żeby wojsko ściągać po to, żeby wydoić, wiadomo, te krowy, obsodnąć te zwierzęta, tam świnie, ogarnąć w gospodarstwie, ale wypowiedział się tam ktoś, że kto taki wojskowy przyjedzie, on nie będzie wiedział co zrobić. To jeszcze gorzej tej zwierzynie narobi niż najbliższa rodzina. Jedynie wtedy prosić najbliższych, bo najczęściej rodzinom i znajomi. Najczęściej gdzieś tam ma, jeżeli się pracuje w rolnictwie, to się ma tam znajomych rolników. Rodzinę też gdzieś, która tam gdzieś wiadomo, na dziada, pradziada w tym rolnictwie pracuje. Jedynie oni najlepiej wykonają te prace, a nie my. Ale nam się kurwa temat trafił, już wiem, nie gadam wam o tym wirusie, tylko po prostu tak. Nie gadałem wam o tym, co gadają w telewizji, tak bardziej pobocznie, co się u nas dzieje i jak to na to wszystko wpływa. Póki co u nas największe dzisiejsze zgromadzenie to 6 na polu, ale spokojnie jeździmy z dystansem za sobą. Także gitara się ma. Dobra. Tu nie będę wjeżdżał na pole. W ogóle kozackie pole. Ale współczuję tych górek piaszczystych. Wszystkie 4-5 górek, które widzicie, jest takich jak są. Zawsze to później widać. Podczas uprawy i w ogóle jak mają tam poryte pak, że tu działa, tu akurat pole to sąsiadujące mają nowy sprzęt. Mają tutaj New Holandy. I to jest naprawdę ciężko, gdzieś tam te zapotrzebowanie o 100 koni więcej na daną maszynę. Minimum, że tak powiem. Tutaj musi być. Ale nam się kurde tematy potrafiały właśnie w tym środku odcinka. Wczorajszy dzień taki jakoś kurczę, wiecie, to przyzwyczajenie się było ciężkie. Jeśli chodzi o, wiecie, tą pracę, bo tam wiadomo, pierwszy dzień orkiem to jeszcze super fajnie, drugi dzień takie lekkie zmęczenie, no bo to wiadomo, jak cały sezon zimowy przesiedziało się w domu przed kompem, że tak powiem. No to kurczę, jakby nie patrzeć, jednak organizm w szoku chyba był. I tak wczoraj ten taki, jeszcze ta pogoda, też to ciśnienie.
będę bardziej pościnał tego vloga i w ogóle. Ale za to ten środek, ta końcówka vloga, mam nadzieję, że fajnie rozgadana. Dzisiaj bańki, pewnie jak zauważyliście już od początku tego vloga. No niestety jedziemy troszkę dalej i pierwszego dnia wyliczyliśmy, że spoko, starczy. No nie starczyło mi na ostatnie 20,5 godziny pracy. A wiecie, w tych górkach, to nawet jak ma się tyle paliwa, to jest nic, bo to przechyla i to nic nie daje. Więc ja mam dwie bańki, Przemek ma jeszcze jedną, po półtora rozlejemy. Zobaczymy, który będzie miał mniej, który więcej będzie jeździł, który więcej spali. Choć jest nas szóstka, to też to wiadomo, na każdy ciągnik mniej wychodzi do orania, tak? Ale przy okazji będziemy gdzieś tam wracać, już zahaczymy jakieś pole, które mamy po drodze, więc spoko. No dzisiaj akurat przez miasto Biskupowo tył ogarnięty, Ukrainy to są jedyne pola, które można orać na zimę i je w takim stanie pozostawić, więc mamy je zorane. To jest akurat duży plus, to jedynie z bronami będę musiał tu się więcej najeździć, bo na trzy pola, a tak to tylko na to i na zorkawi. Cześć Bronku. Jakieś ktoś tam pisał, że po co sobie machamy i w ogóle. Jak nikt tego nie widzi, może przez kamerę tego nie widać, ale praktycznie zawsze coś sobie odwalamy, czy się śmiejemy do siebie w ogóle, bo jakby tak cały dzień człowiek pojeździł, to by kłopoty dostał. A powiem wam, czasami jak jedziemy tak obok siebie, to odpały mamy. Więc może tego wszystkiego, no niestety na kamerze nie widać, ale się dzieje. Ogólnie radio mi się naprawiło, samo z siebie, nie wiem o co chodzi. Wczoraj Scott, naprawdę nie wiem, może jakby inny tryb w kamerze włączył, kurde, nie wiem sam. A, nawet blokady nie potrzebuje chyba. Bo to i na idzie. O, dosyć często spotykane takie rzeczy u nas. Koparki właśnie na lawetach do drenów, nie drenów, do rowów, żeby woda nam wchodziła z tych pól, z tych gór. I mówię, jakby może przedstawił jakiś inny tryb w kamerze, no to jeszcze jo. A tak to kurczę, no nie widać za cholerę tego efektu. Ja byłem w szoku, włączyłem komputer i no tak wiecie, trochę mina mi opadła, mówię, ale mam zajebisty materiał. No ale co z tego, jak w kamerze to praktycznie wszystko jest na wielka równina. I najlepsze jest to, że gdzieś tam wiecie, kurde, ja koła wykontrowane mam całkiem, żeby ino mnie nie zsunęło z góry, już naprawdę wjeżdżam, blokada załączona, ledwo idę, bo taki skos, a na kamerze widać, jakby jakiś debil, kurwa, miał źle punkt ustawiony i kontruje, bo go wyciąga z bruzdy, no. No tak widać i tak pewnie możecie to właśnie też zauważyć, ale uwierzcie, że tak nie jest. Może bardziej na tych ujęciach z kamery, jak tam nagrywamy sobie czasami zwykły taki film, to jeszcze wtedy widać te górki. Bo ino by człowiek postawił tu kamerę i za chwilę nie będzie już widać w ogóle ciągników tutaj. Więc pewnie tak, dobra, to się kurna dziad rozgadałem. A, nie spodziewaliście, że się tak szybko odpalę, co? Znaczy szybko, nie szybko, chwila czasu minęła już jak byliśmy tam. Ale powiem wam, że to chyba jakieś dzisiaj rekordowe oranie będzie. Chyba, że tak zapierdzielamy, że to jest szok i niedowierzanie. Muszę kurde pamiętać, ale czasami tak słońce świeci i mam to gdzieś opuszczone, później patrzyłem, to no, nie widać praktycznie nic, bo wiadomo, ta kamera na głowie trochę wyżej i gdzieś to tam zasłania. Ale no niestety też słońce jak daje po oczach, to nic nie zrobię. Ale i tak jest chyba dosyć dobrze ustawiona. Odpaliłem się tu, bo ta górka przed nami to może nic tam wielkiego, ale fajnie stąd widać. I kurczę, naprawdę odpukać, nie zapeszając. Tam nawet Bronek powiedział chwilę temu, że zajebiście ta górka idzie. Zaraz wam pokażę. Mówię, było poprzednie lata, jak oraliśmy, to zawsze pamiętam, że ino było tylko tak dojechanie i wszyscy na dół. I tak wiecie, i skrobali, aż weźcie tam gdzieś tam górkę wyorali. Zaraz wam rzecz to zailustruję, jak sobie dojedziemy. O kurna, dziot. A, się pychę zrobił. Trzeba je no poprostować trochę.
i trochę tu naprostuje człowiek tą górę, bo tu za duże jajko wychodzi. Ale niestety tam ściąga na lewo, na prawo, przepraszam, jak jedziemy tamtą stronę i tu ściąga i to wiecie, cały czas w każdym przejeździe ten bób bierze coraz mniej i wychodzą jaja. Czekaj, otworzę wam drzwi, bo trochę mogę mieć brudną szybę i nie będzie widać. No i właśnie było tak, że mniej więcej już troszkę niżej nawet, ze 4 przejazdy temu było tak, że my niestety dojeżdżali kawałek i tak ich zsuwało, że wiecie. I każdy przejazd w gruzie się mimo wszystko trzymali i tak przejeżdżali. To czasami z 20-30 razy, nie? I tak na dół tu zjechali, musieli wjeżdżać. A to idzie naprawdę petarda, no i teraz już jest najgorsze za nimi. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zobaczcie jak to wygląda, jak ten ciągnik bokiem tutaj, te dwie góry są. Coś pięknego. Którą my mamy godzinę, Ino? Mamy 12. No, to zobaczcie jak żeśmy machnęli. Taki no hektar. Nie lubię tu tego momentu, bo zawsze tu wymywa. Ale z bronami tu jest taka glina, tu trzeba tyle razy rozjeździć. Kurde. Od tamtej strony tak pizga, że masakra. Tu trzeba powoli bruzdę wjeżdżać, bo niestety lubi wyciągnąć, zresztą sami widzicie tam dalej. Może to teraz trochę naprostuje. Słuchajcie, tak to jest. Jedzie się fajnie, nagle jest taki moment szarpnięcia i to strasznie wybija. O! Przynajmniej teraz równo to już będziemy jakoś powoli urywać. I tak to nie uniknąłem, będzie cofanie kilkanaście razy, ale trudno. Ale ogólnie tak poczytałem sobie chwilę komentarze, bo na długim kawałku to ino zasnąć idzie. Faktycznie bardzo strasznie chcecie tego godzinnego vloga, więc mam nadzieję, że tego materiału jakoś mi się uda dograć, może to podzielić, bo ono fajnie jeszcze chce coś z tych bron nagrać sobie. Wiecie, do wstawki jakiejś na początek. I praktycznie już jesteśmy na końcówce, a teraz się włączyłem, bo tak fajnie robimy jeden kawałek, piątkę. Pan Bogdan pojechał zrobić ostatni zagon. Naprawdę fajnie tu to wygląda. Niezły lodowy, lądolud, jak to kiedyś mówiono. Musiał tu przychodzić. Albo był miał świetne poczucie humoru. Jak tworzy sobie te pola. I no boczkiem, tak żeby jak najwięcej już powyrównywać, bo to takie jajko się zrobiło znowu. Oczywiście nasi przyjaciele mewy są z nami. Kiedyś to taka charakterystyczna rzecz tutaj dla tych nadmorskich województw. Tak przynajmniej mega klimat zawsze był, jak te mewy gdzieś tam sobie latają. Taki fajny film był. To była Orka 2.15 chyba Obronka na głównym kanale. To było na którejś miniaturce albo 2.16 na blogu, coś takiego. Wiem, że na którejś miniaturek naprawdę zajebiście to wyglądało. ale powiem wam, że to teraz to już tak czas się zmieniają. I ostatnio tata wysłał mi, jak sobie orał, jeden patent my oramy, tata odze i wysłał mi jak ora i ten i pełno mew dookoła niego, nie? A tak idealnie w takim samym momencie byłem i to pełno mew było. I to mówię, kiedyś u nas z Mazowieckim nie było to spotykane, a teraz o, co patrzy tam i do plecaka moje tamku tam miałem. Nie, spokojnie, nigdzie nie dzwonić, to taki tylko alarmowy kaszel od kurzu, także nie bać żaby, jest dobrze. Kaj, ty jedziesz młody, błogim brudny było rywać, a nie. Zawsze tutaj taką troszkę, że tak powiem, atrakcję dajemy. Młody paliwo będzie sprawdzał.
trakcja, bo pełno działek i o, tam już widać ładnie koło płota. I ten patent zawsze jak sobie tu oramy, to się schodzą wszyscy tu do płotu albo przychodzą, czy bo ogródka może nie zaorać, czy coś, zawsze jak bronuje, czy coś, to też podjeżdżę, podchodzą. Wiecie, dla mnie to jest chwila wjechać takimi bronami, a i no po co cały dzień grabkami ogarniać. Aj kurde, zaskoczyłem was, co do tyłu chciałem jechać. Jadę na górę, to pomogę Piotrkowi, bo on sam tam został, co będzie cały poprzeczny, jak robić tam od tych drzew aż. A to troszkę cofania jest. Ja się jestem na dole, na dole. Ale żeby nie było, sami chcieliście. Jeszcze orki będą za jakiś czas na pewno, więc wtedy sobie zrobimy jakiś taki półgodzinny, 25-minutowy, zobaczymy, jakoś tak na pewno. Jakbym nie dograł końcówki vloga, to robiłem zjazd na dół. No.